średnich stanach, uznanego dosyć w boksie Jeffa Wojciechowskiego. Także myślę, że będziemy mogli się sporo nauczyć. Popracujemy trochę. Witam wszystkich, jesteśmy w klubie Walka Gniezno dzisiaj. O 17 zaczynamy trening boksu i naszym gościem specjalnym jest dzisiaj Michał TNT Chudecki, który znalazł trochę czasu, gdyż trenuje w Stanach, jest teraz w Polsce. Przyjechał do nas na pokazowy trening. Myślę, że będziemy mogli się sporo nauczyć, gdyż Michał boksuje już pewnie prawie 20 lat. Także bardzo się cieszymy. No i też, że mogłem się spotkać z kolegą Polatą. Witam, Michał. Witam, witam. Boks zawodowy, czym się różni od amatorskiego, tak z pojęcia zawodowca? Boks zawodowy, to właśnie myślę, że odróżnia chłopców od mężczyzn ten boks zawodowy. To jest na pewno twardszy sport, tam jest wydłużony czas, czyli więcej tych rund się walczy. No jest twardszy na pewno i tam trzeba pokazać charakter. Nie wszyscy dobrzy amatorzy są dobrymi zawodowcami, także tym to w sumie się różni, tak? Wspominałeś na początku, że zabrakło ci mikrolimiterów. Tak. Może zacznę trochę od początku. Karierę amatorską rozpocząłem w Warcie Śrem pod okiem mierzyńcego już trenera Floriana Łuszewskiego. Później przeszedłem do Olimpii Poznań. Tam u Wojtka Komasy zdobyłem mistrzostwa. Pozdrawiamy Wojtka Komasa. Dokładnie. Jeden z lepszych trenerów w Polsce. No, tam zdobyłem kilka tytułów mistrzów Polski. Następnie przeszedłem w wieku seniorskim już do PKB Poznań, do Poznańskiego Klubu Bokserskiego. Trenowałem pod okiem Zdzisława Nowaka. Też pozdrawiamy. Tak jest, pozdrawiam, trenerze. Tam też odniosłem spore sukcesy. Praktycznie od początku swojej kariery byłem reprezentantem Polski. Moim marzeniem wielkim była olimpiada, tak? Igrzyska, na początku Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, gdzie zabrakło mi zaledwie 2 punktów do zakwalifikowania się na olimpiadę. No, niestety nie udało się. Dałem sobie jeszcze te 4 lata, chciałem jechać do Londynu. No, ale nieszczęsna kontuzja wykluczyła mnie z udziału w kwalifikacjach olimpijskich, także to już przesądziło wszystko i przeszedłem na boks zawodowy. MMA jest coraz bardziej na topie, coraz bardziej popularne w Polsce. Rozwija się to. Boks jest przede wszystkim, to jest walka w stójce i trzeba być wszechstronnym. Czyli w parterze, zarówno i w stójce. W stójce bardziej efektowniej to wygląda i dla oka kibica, myślę. Także chłopaki powinni dużo technik bokserskich też wprowadzać. Tak, jest doskonałe uzupełnienie pod treningi MMA, jednak praca nóg bokserska bardzo dużo daje. W Gnieźnie mamy już klub bokserski. Czemu akurat tutaj, a nie w porozumieniu z nimi? No, trudno powiedzieć, to jakby wszystko totalnie naturalnie wyszło. Ja jakby kiedyś też trenowałem w Stali Gniezno i pozdrawiam cały klub oczywiście. Też tam walczyłem. Tak, Michał też toczył walki, nawet jako wypożyczony zawodnik pod barwami Steli, także. Tak jest. A jakby tutaj jest nam dobrze, w naturalny sposób wyszło, że prowadzimy zajęcia tutaj i jakby tak to wygląda. W sumie nie zastanawialiśmy się nigdy głębiej nad tym. Jesteśmy tutaj. Dzisiaj jest w planie około 15 minut rozgrzewki takiej pod właśnie techniki bokserskie, dużo skrętów z łowiem, wyprowadzania ciosów w każdej płaszczyźnie. No i co, zrobimy kilka takich akcji na sucho, żeby chłopacy załapali, a później dobierzemy się w pary i przetestujemy te techniki na tarczach lub normalnie broniąc się w pozycji bokserskiej. Na koniec zrobimy 3-4 rundy takiej sparingu zadaniowego, brzuszki, pompki, rozciąganie, to wszystko na dzisiaj. Czy w planach jeszcze masz zamiar tutaj do Gniezna wrócić, czy to tak jednorazowa forma? Znaczy ja się bardzo cieszę, że tutaj Czaper mnie zaprosił. Jest to mój kolega z młodzieńczych lat. Sporo czasu spędziliśmy razem na obozach, na treningach. Jeszcze nie wiem, w wieku chyba 14-15 lat. Jeździliśmy też na Mistrzostwa Polski. Nagle tutaj właśnie dobrze zapowiadający się pięściarz zaginął gdzieś.
zaginął w akcji, teraz się odnalazł, bo jednak nie da się ukryć, to jest nieraz ten boks jak narkotyk, bo ja na przykład jestem tak uzależniony od tego sportu, że ciężko będzie skończyć, ale wiadomo, że sport jest krótki, także trzeba... Młodego wieku u Ciebie to już jest około 20 lat. Boksu? No nie, no zacząłem jak miałem 10 lat, tak chodziłem sporadycznie, ale 12, jak miałem 12 lat to już tak systematycznie. No chcemy się rozwijać, mamy nadzieję, że sekcja będzie wyglądać tak jak do tej pory, przynajmniej nie gorzej, że będzie wyglądać coraz lepiej. Zapraszamy młodych ludzi, chcemy trenować technikę. Uważam, że boks jest bardzo dobrym sportem, bardzo dobrą formą ruchu dla ludzi, którzy nie szykują się do zawodów, nie wiążą z tym wielkiej przyszłości. Ale jest to bardzo dobry trening całego ciała, także cele są takie, żeby dalej trenować, bawić się tym sportem i cały czas podnosić swoje umiejętności. Zapraszamy tutaj na treningi i młodych, i starszych, i zaawansowanych, mniej zaawansowanych. Są to zajęcia dla wszystkich. Siemanko, cześć. Ja już wam nie będę przeszkadzał, bo grupa coraz bardziej się zbiera. Życzę miłego treningu danego. Dziękujemy. Dziękujemy uprzejmie. Pozdrawiamy Sport Gniezno. Pozdrawiam wszystkich. Również. Do widzenia.